z pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki. Tuż za aniołem uciekały ptaki i dzika świnia i jej sen bagienny i parę witek juczni połamanej przez myszkujących za ptakami chłopców. Psa uwiązałem na skraju królestwa i rozgarniając jego sen rękami szedłem do ojca, ażeby mu pomóc dogadać się z ludem o ten pierwszy chleb. A wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie i rówieśnicy, która mnie ciągała na inne siano, bo jej ciało inne, znałem do bólu w spiczastych kolanach żytniego ludu na rzecze niewinne. Sen rękami szedłem do ojca, ażeby mu pomóc dogadać się z ludem o ten pierwszy chleb.